Z tej strony Agnieszka Pasieka-Adamek z Przedsiębiorczego Architekta. Zapraszam Was na podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania wnętrz i prowadzenia studia projektowego. Dzisiaj będę mówiła, jak ułatwić sobie pracę, działając jako architekt wnętrz. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was przydatne. Będę miała tutaj, słuchajcie, kilka punktów, o których chciałabym powiedzieć. I teraz tak, jak ja ułatwiam sobie pracę i jak optymalizuję czas pracy jako projektant wnętrz? Pierwsza rzecz to są alerty. Ja sobie ustawiam alerty, słuchajcie, na maila, tak żeby przychodziły do mnie informacje z rynku, z różnych stron internetowych, te, które mnie interesują. Czyli jeżeli chcę zdobyć informacje na temat materiałów, nowości, które się pojawiają na rynku aranżacji wnętrz, to mogę ustawić sobie jakieś słowa kluczowe, które przyjdą mi bezpośrednio na moją skrzynkę mailową. I to jest bardzo dobre, bo ja nie muszę tego szukać po internecie. Mogę sobie wykorzystać tematy, które mnie bardzo interesują. Od na przykład modeli 3D poprzez wirtualną rzeczywistość. I wszystko, co nowego będzie się pojawiało w tych tematach, będzie przychodziło mi bezpośrednio na maila. Mogę wykorzystać nawet nazwy, słuchajcie, marek, firm, które coś będą wypuszczały albo będą jakieś komunikaty prasowe i one też przyjdą mi na maila. Więc to jest taki tip numer jeden. Tip numer dwa to jest lista, taki ranking ulubionych stron. Czyli my jako architekci wnętrz musimy być cały czas na bieżąco, pojawiają się nowe rzeczy, nowe materiały, nowe rozwiązania techniczne i bardzo dużo czasu spędzamy na projektowaniu wnętrz i nie mamy aż tak dużo czasu na to, żeby wszystkiego szukać, więc dobrze, jeżeli zrobimy sobie raz taką fajną listę stron, możemy zrobić sobie też zakładki, na przykład w jakiejś przeglądarce albo w jakimś pliku online i dzięki temu raz na przykład w miesiącu możemy taką stronę odwiedzić i zobaczyć, jakie nowości się tam pojawiły. Trzeci taki tip dla Was to jest subskrypcja newsletterów, ale wybieracie sobie tylko tych producentów, te marki, te firmy, które naprawdę ciekawe rzeczy Wam przysyłają. Oczywiście możecie się zapisać do większej ilości newsletterów, ale sprawdzić, czy tam są rzeczy, które się Wam przydają, a jeżeli nie, to po prostu się możecie wypisać. Przy okazji zachęcam do tego, żeby się zapisać również do mojego newslettera, to jest Narzędziownik Architekta. Link znajdziecie w opisie i tam są właśnie tipy, porady podane w pigułce, tak żebyście nie musieli szukać. To też bardzo Wam ułatwi właśnie taki research, usprawni pracę nad projektami wnętrz, nie będziecie musieli wszystkiego, słuchajcie, szukać. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest delegowanie zadań, których nie lubimy robić. I ten zakres może być bardzo różnorodny i będzie zależny od tego, w jakim modelu pracy działacie, co lubicie robić, a czego nie. Jak macie ustawioną całą swoją strategię działania, współpracy z klientem, jakie projekty robicie. Czy pracujecie 5 dni w tygodniu, czy 7, czy zaczynacie, czy pracujecie już na przykład 7 lat w zawodzie. I na przykład możecie delegować robienie wizualizacji fotorealistycznych, możecie delegować robienie jakichś wirtualnych ścieżek, niektórzy delegują inwentaryzację, niektórzy dokumentację techniczną. Nawet jeżeli do tej pory robiliście wszystko samodzielnie, to są na pewno takie elementy w projektowaniu wnętrz, które no nie do końca ich po prostu lubicie i chcielibyście pewne rzeczy zmienić. I teraz my możemy na przykład część rzeczy zlecić w jakimś zakresie. Czyli na przykład możemy zrobić tak, że jak na początku wykonywaliśmy cały projekt od A do Z samodzielnie, i bardzo lubimy robić wizualizacje, ale nie lubimy robić dokumentacji technicznej, to możemy rozpisać sobie, jak my ją do tej pory tworzyliśmy, żeby stworzyć taki skrypt dla kogoś, kto będzie to robił za nas. Dlaczego to jest potrzebne? Jeżeli tylko oddelegujemy i powiemy, zrób dokumentację techniczną, to potem możemy czuć rozczarowanie, że to nie jest przygotowane tak, jakbyśmy chcieli. Nie wiemy też, czy kompetencje tej osoby, której będziemy to delegowali, są odpowiednie, więc my musimy pewne rzeczy sprawdzić, przetestować, opracować sobie system tego, jak to ma działać, najlepiej to zapisać i takie informacje przekazać osobie, która będzie to robiła. Dzięki temu będziemy mieli większą szansę na to, że te elementy, które będziemy delegować, będą wykonane dobrze, będziemy mieli przyjemność zrobienia
tych elementów, które lubimy, tych etapów projektowania wnętrz, które lubimy, a resztę możemy oddelegować i będziemy wiedzieli, że to jest zrobione dobrze. Kolejną ważną rzecz, która jest z tym połączona, słuchajcie, to jest taka automatyzacja. I ja tą automatyzację wykorzystuję na przykład też w checklistach. Jeżeli chcecie coś też oddelegować dalej albo zrobić samodzielnie, to musicie sprawdzić, czy to jest dobrze zrobione. I można utworzyć sobie checklisty, takie edytowalne, klikalne albo interaktywne, które spowodują, że będziecie mogli każdy etap projektowy sprawdzać. Przykład. Tworzycie model 3D i chcecie już, macie wszystko zaprojektowane i chcielibyście wykonać wizualizacje fotorealistyczne. No i wykonujecie te wizualizacje. Oddajecie etap, okazuje się, że ileś rzeczy nie jest zrobionych, tak? Bo zapomnieliście tu o wentylacji, tutaj coś z wodkanem jest nie tak, tutaj nie ma jakiejś kratki. No, różne rzeczy się tam dzieją. Jeżeli byście mieli zrobioną checklistę, możecie po kolei wszystko sprawdzić. Jeżeli wiele godzin siedzimy nad danym projektem, to potem możemy nie zauważyć, że pewnych rzeczy nie ma, tak? Że pewne rzeczy nie są ujęte w projekcie, no i stąd się też rodzą problemy i błędy. Jeżeli chcecie ich unikać, to po prostu najlepiej zrobić sobie taką checklistę. Z kolei, jeżeli chcecie oddawać to innym osobom do zrobienia, czyli na przykład właśnie delegować pewne zadania, to taka checklista będzie świetna dla tej osoby, która będzie daną rzecz robiła, bo będzie mogła sobie sprawdzić, czy wszystko ma, albo Ty będziesz mógł sprawdzić, czy ta osoba wszystko zrobiła. Więc takie checklisty interaktywne też się świetnie sprawdzają. Ja takie listy mam w Google dokumenty tworzone. Kolejną rzeczą, która bardzo usprawnia pracę, jest formularz z pytaniami online. Czyli klient dostaje link, nie musi się logować i będzie mógł z dowolnego miejsca o dowolnej porze wypełnić taki formularz. W tym formularzu jest ponad 80 pytań, są podpunkty i tak dalej, są zdjęcia, które pokazują konkretne rozwiązania i klient może przez to przejść i wypełnić sobie ten formularz, zobaczyć, jakie są w ogóle dostępne opcje na rynku i przygotować się na spotkanie z Wami, w którym będziecie omawiali konkretne wytyczne projektowe. To jest olbrzymia oszczędność czasu, nie tylko pod kątem spotkania z klientem, bo jakbyście chcieli zadać te wszystkie pytania, to byście musieli chyba się z 3 razy z nim spotkać na około 2-3 godziny, więc naprawdę zajęłoby to ogrom czasu, ale też pokazujemy poprzez właśnie zdjęcia, wizualizacje, jakie są dostępne opcje, klient może się do tego przygotować, tak? To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że tworząc projekt, modelując bryłę w 3D, tworzymy już bardzo precyzyjny projekt i nie popełniamy błędów, wkładając elementy, które nie będą odpowiadały klientowi. Na przykład, jeżeli nie zadacie pytania dotyczącego kształtów montażu umywalki, czy ona ma być nablotowa, wpuszczana, ceramiczna, czy z jakiegoś kompozytu, albo bateria umywalkowa ma być podtynkowa, natynkowa, wychodząca z umywalki, sztorcowa, nablatowa, tak? Jeżeli nie zadamy pytania, no to zrobimy coś, co nam będzie pasowało i być może to się spodoba klientowi, ale może się też okazać, że takie rozwiązanie z jakichś względów mu nie odpowiada, bo już takie miał i to mu się nie sprawdziło, bo nie chce na przykład mieć problemów z czyszczeniem. Każdy ma naprawdę inne zupełnie preferencje. Jedne osoby będą uważały, że praktyczna jest umywalka nastawiana, drudzy będą uważali, że tylko i wyłącznie wpuszczana. Więc takie rzeczy, jeżeli one są podane w jednej formie i tworzymy taki formularz raz, to korzystamy z niego przez lata. Nawet nie miesiące, tylko przez lata, więc to jest bardzo duża oszczędność, to jest bardzo fajna automatyzacja, która ułatwia pracę i oszczędza czas nie tylko Wam, ale również Waszym klientom. Czyli powiedziałam o checklistach, powiedziałam o formularzu, ale tak naprawdę tą automatyzację, to usprawnianie można zrobić na każdym etapie. Czyli na przykład jak tworzymy brief, możecie tworzyć sobie szablon briefu. Ja właśnie z takich szablonów korzystam. Możecie sobie stworzyć gotowy szablon oferty do klienta, czyli za każdym razem jak klient do Was pisze, nie tworzycie treści od nowa, która najczęściej zabiera olbrzymią ilość czasu i o wielu rzeczach zapominacie powiedzieć i ta oferta jest niekompletna, tylko tworzycie taką ofertę wcześniej w szablonie i możecie ją bardzo szybko zmieniać, moderować, ulepszać i uzupełniać. Co jakiś czas, na przykład co 3 miesiące, co 4 miesiące ją ulepszać, a w międzyczasie po prostu wykorzystywać do tego, żeby tworzyć szybko, słuchajcie, i sprawnie taką ofertę i szybko ją wysyłać
poprzez maila do klienta, żeby pokazać cały wachlarz działań. Ja w Akademii Przedsiębiorczego Architekta, to jest taka moja roczna szkoła, która ma dwie edycje w ciągu roku, czyli w maju i we wrześniu, mam cały taki wachlarz szkoleń, tam jest 12 szkoleń i ja też pokazuję, jak przez to przejść, ale pomimo, że ja pokazywałam, jak przez to przejść, wiele osób chciałoby też i pisaliście do mnie, że chcielibyście mieć to usprawnione. I ja na przykład takie szablony gotowe po prostu porobiłam, tak? Na potrzeby kursantów, na potrzeby osób, które przechodziły szkolenia i które chciały z tego skorzystać. Więc tak jak widzicie, tych opcji usprawniania pracy jest bardzo dużo. Można to robić poprzez różnego rodzaju narzędzia, ale też można opracować sobie system działania, swoją strategię opartą na Waszych możliwościach i zasobach, i czasowych, i finansowych, tak żeby sobie tą pracę usprawniać. Oczywiście do tego dochodzi na przykład automatyzacja maili, newslettery, które możecie wysyłać do klientów, budowanie lejków, przez które przechodzą klienci i jakaś część, jakiś procent, nieduży odsetek tych osób kupuje u Was usługi. Tych opcji i promocji i reklamy jest bardzo, bardzo dużo i tych narzędzi też jest bardzo dużo i tutaj warto się zastanowić, z których Wy byście chcieli skorzystać i taką metodą małych kroków zacząć pewne rzeczy zmieniać, czyli część rzeczy delegować, część upraszczać, część automatyzować. Możecie skorzystać na przykład na Facebooku z chatbotów, czyli zobaczyć, jakie są najczęściej zadawane pytania przez klientów i znaleźć odpowiedzi, albo wykorzystać chatboty do tego, żeby ludzie mogli się czegoś od Was dowiedzieć, pobrać na przykład jakiegoś PDF-a automatycznie, obojętnie o której godzinie to nie będzie. Czyli Wy nie musicie ręcznie tego wysyłać, tylko jak klient wchodzi o pierwszej w nocy, spotyka się z Waszym chatbotem, dostaje jakąś informację, podaje maila, na maila przychodzi mu na przykład PDF albo z ofertą, albo właśnie z jakimiś informacjami, jak działacie, jakie macie pakiety i tak dalej. Więc dużo rzeczy, słuchajcie, możecie uprościć i tak naprawdę na każdym etapie. Począwszy od zdobywania wiedzy i informacji z rynku poprzez cały feedback, który dajecie i obsługę oczywiście klienta, którą dajecie klientowi. Więc naprawdę tych możliwości jest całkiem sporo. No i jestem ciekawa, czy Wy działając teraz upraszczacie sobie tą pracę, ułatwiacie poprzez jakie właśnie programy, aplikacje, jakie systemy, jakie macie patenty na to, żeby ta praca u Was szła szybciej. Dużo osób, które są na grupie mojej Przedsiębiorczy Architekt pisze mi, że właśnie wszystkie te checklisty, które ja zrobiłam albo te szablony dotyczące oferty czy briefu, one naprawdę radykalnie skracają proces projektowy i warto sobie po prostu takie rzeczy zrobić. Część osób ma moje gotowe szablony, część osób przerabiała na przykład szkolenie i sobie takie szablony samodzielnie zrobiła, poświęciła na to troszkę czasu, więc no różnie to, słuchajcie, różnie to bywa. Do newslettera możecie się zapisać, w opisie jest link. Narzędziownik architekta, co piątek o 12 leci kolejny mail. Także tam są właśnie tipy, case study, są błędy projektowe, są zdjęcia, jakieś techniczne rozwiązania, materiały, linki do fajnych, ciekawych produktów, takie ułatwienia, które możecie znaleźć. To tyle na dziś. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek, daj znać. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, blog i platformę kursową. Znajdziesz mnie zawsze pod hasłem Przedsiębiorczy Architekt.